Witamy w programie Talent za Talent. A w dzisiejszym programie wystąpią Julia Kowczyk ze Złotowa, Agata Stodolna z Torunia, Kasia Hołyńska ze Szczawy, towarzysząca nam rewia dziecięca Sylaba z Wyszkowa oraz nasza publiczność z Wyszkowa i Szczawy. A teraz nasz gość specjalny, gwiazda włoskiej telewizji, Uccio De Santis! Dziękuję za miłe powitanie. Mógłbyś zapowiedzieć nasz program po włosku? Jestem szczęśliwy, że przyjechałem do Warszawy, aby być specjalnym gościem programu Talent za Talent. I że mogę spędzić z wami trochę czasu. Życzę wszystkim powodzenia. Zaczynajmy. Dziękuję. Zapraszamy do stołu. W dzieciństwie był pan uzdolniony artystycznie? Tak. Gdy byłem jeszcze mały, miałem 4 lata, podczas świąt Bożego Narodzenia zbierała się cała rodzina. Wraz z kuzynami organizowaliśmy przedstawienia. Pamiętam, jak pewnego razu, gdy miałem 8 lat, pokazywałem jakieś sztuczki. Polegało to na tym, że miałem zapalić czarodziejską świeczkę. Tymczasem od świecy zapaliła się peruka, którą miałem na głowie. Wszyscy myśleli, że to efekt zamierzony, natomiast była to wpadka. Jednak publiczność się nie poznała na tym. A czy w dzieciństwie marzył pan o popularności, o tym, żeby zostać popularnym aktorem, popularnym prezenterem? Marzyłem. Chodziłem do szkoły, studiowałem, poświęciłem się karierze estradowej. Miałem wiele lat praktyki i dopiero potem stałem się popularny. Uccio De Santis, znak zodiaku panna, urodził się i wychował w Bari na południu Włoch. Aktor teatralny i filmowy, prezenter telewizyjny, autor programów estradowych i telewizyjnych. Widowni dziecięcej znany jest z roli prezentera festiwalu Il Tralcio d'Oro. W 2000 roku był gościem specjalnym Międzynarodowego Dziecięcego Festiwalu Piosenki i Tańca w Koninie. Zaprzyjaźniony jest z dziecięcą rewią Sylaba z Wyszkowa, która wzięła udział w 40 odcinkach jego programu telewizyjnego Corrida Uccio. Z grupą koncertuje w czasie wakacji na terenie południowych Włoch. Jest pan związany z Międzynarodowym Festiwalem Piosenki w Mariotto. Co to jest za festiwal? Jaka jest jego ranga? To jest bardzo ważny międzynarodowy festiwal. Autorami piosenek, zarówno tekstów, jak i muzyki, są twórcy włoscy. Natomiast wykonawcy dziecięcy pochodzą z różnych krajów, a na festiwalu śpiewają po włosku premierowe utwory. Z dziećmi, które uczestniczą w festiwalu, świetnie mi się współpracuje. A polskie dzieci na tym festiwalu zawsze odnoszą sukcesy. Na tym samym festiwalu w roku 1999 wystąpiła rewia dziecięca Sylaba. I jak zaczęła się pana współpraca z Sylabą? Sylaba spodobała mi się od razu, kiedy tylko zobaczyłem ją pierwszy raz. Byli wtedy gośćmi festiwalu w Mariotto. W tym samym czasie występowałem w okolicach Mariotto i zaprosiłem Sylabę do gościnnego udziału w moim show. Dziewczynom z Sylaby spodobał się jeden utwór z mojego repertuaru.
przygotowały choreografię i tak zaczęła się nasza współpraca. Przyjeżdżam co roku do Sylaby, do Wyszkowa, na nowe premierowe przedstawienie, a Sylaba przyjeżdża na występy i uczestniczy w moim show, przeważnie na południu Włoch. Uczy, zauważyliśmy, że chowa pan przed programem do kieszeni taką czerwoną chusteczkę. To jest jakiś amulet? Nie, nie. To jest chusteczka. Jak byłem mały, lubiłem występować i prezentować sztuczki. Zaraz jedną z nich pokażę. Czary Mary. Dmuchnijcie. Uwaga, uwaga. Gdzie jest chusteczka? W dłoni? A teraz zniknęła. O, znowu jest. Magiczna sztuczka. Wiemy, że pan również śpiewa. Czy jest jakaś piosenka, którą może pan wykonać razem z Sylabą? Oczywiście. Jest taka jedna piosenka. Utwór firmowy każdego show w moim tournée, którą wykonam teraz razem z Sylabą. Jej tytuł? Mudu. Potremmo fare quella. Il ballo del Mudu. Pamiętam. Okay. Pamiętam występ Mariotto. Questa sera tutti insieme canteremo questa canzone. È la sigla della fiesta che tu balli da due on. Con la bocca puoi cantar, con le gambe puoi ballar. Ma purtroppo da domani senza noi non puoi più star. E mi sento l'allegria di star sempre in compagnia. Tutto quanto è ancora più bel quando arriva il ritornello. Le mani in alto, le mani lì. Le mani in alto, le mani lì, da domani farai così. Le mani in alto, le mani giù, da domani dirai mutu. Butta le mani giù, e questo è il ballo del mudu. Sempre le mani giù, balla il ballo del mudu. Le mani in alto, le mani lì, da domani farai così. Le mani in alto, le mani giù, da domani dirai mutu. Le mani in alto, le mani lì, da domani farai così. Le mani in alto, le mani giù, da domani dirai mutu. Butta le mani giù, e questo è il ballo del mudu. Sempre le mani giù, balla il ballo del mudu. Mudu! Co oznacza mudu? Mudu to włoski okrzyk takiego zaskoczenia, przerażenia. Tak jak o rany, ratunku, pomocy. Musi to być z wyraźnym akcentem. No, okrzyk przerażenia. Zrób to. Aha, takie... Mudu! Świetnie! Są z nami Julia Kopczyk, Agata Stodolna i Kasia Hołyńska, reprezentantki polskich ekip, które brały udział w festiwalu Il Tral Teodoro we Włoszech. Każda z nich, zgodnie z regułami naszego programu, przygotowała zadanie dla naszego gościa. Pomimo, że wszystkie są uzdolnione wokalnie, to zadania jednak nie będą dotyczyły śpiewu. To była Kasia Hołyńska w Mariotto. Kasiu, zapraszamy cię do nas. Widzę, że jesteś w stroju góralskim, więc myślę, że zadanie będzie związane z tradycją góralską. Jak najbardziej.
tu widzę, że masz ogromny instrument, mogę zobaczyć. Co to jest? Pokażę, do czego to mogę wykorzystać. Do skoku o tyczce. Nie, to jest trombita. Kasia uczy się w klasie fletu. Czy kiedy gra się na flecie, łatwiej się nauczyć grać na takim instrumencie? Tak, ponieważ flet to jest instrument dęty, a trombita to jest też również instrument dęty, także jest to łatwiej. Jak się domyślam, to będzie zadanie dla ucznia, prawda? Tak. Ja się zaprezentuję, jak się gra na tym instrumencie. Tak. A potem pan spróbuje zrobić to samo. Okej. To nie będzie trudne. Tak, tak, tak. Ponieważ ten instrument jest bardzo ciężki, więc ja chciałabym poprosić moją przyjaciółkę, żeby mi potrzymała. Witamy. Music. My będziemy trzymać. No, Abbas. Muszę spróbować. Okay. Może jakiś włoski utwór? Końcem języka trzeba uderzać o usta. Takie tu. Tu. To jest bardzo proste. O, proszę bardzo. Okej, sto. Podobało mi się. Jestem zadowolony. Kasiu, czy zaliczamy zadanie? Jak najbardziej. Wam dziękujemy. I teraz mamy zadanie od ucznia. To jest zabawny żart, bardzo lubiany we Włoszech. Przynosimy krzesła. Ecco, porto queste due. Mamy krzesła już, krzesła są. Dziękuję. Tu stawiamy. Super, voilà. Raz, dwa, trzy. Attenzione, io scelgo, vediamo. Wybiorę teraz tego pana. Vediamo questo signore qui. Prego, vieni. Vieni qua. Ecco qua, applauso. Bravo. E poi scegliamo trzech chłopaków. Eccolo qui. Będziecie robić wszystko odwrotnie niż ja. Ja siadam, wy wstajecie. To tylko na początku. Teraz następne rekwizyty. Kapelusze. Kapelusz dla każdego. Jeśli ja zdejmę kapelusz, wy zakładacie. I na odwrót. A następny stopień trudności to słomki. Słomka. Furio. Tutto questo con la musica. I teraz wszystko będziemy robić przy muzyce. Jak muzyka przestanie grać i kto nie będzie odwrotny niż ja, odpada z zabawy. Dawajcie. Brawo. Wszystkim się udało. Wszyscy zaliczyli zadanie. Ta dziewczynka to Agata Stodolna podczas festiwalu w Mariotto 3 lata temu. I mamy kolejne zadanie dla ucznia. Agatko, czy to prawda, że każdą chwilę wolną, oczywiście jak nie śpiewasz, poświęcasz grze w golfa? Tak, oczywiście. Jest to moja druga pasja. Moje zadanie to tak zwane patowanie. Dobrze, to zobaczmy, jak to wygląda. Tak, teraz dobra energia płynie do Agaty. Do jej piłki. Tak.
Teraz myślę, że śmiało możesz przekazać kij. Ucia, 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 ucia. Nie jestem dobry jak ty. Od dawna grasz w golfa? Tu da quanti anni? Już 3 lata. O, to... A ja od 3 minut. Dlatego nie radzę sobie tak jak ty. Mamo, mamo? Ja jeszcze, ostatnia szansa. A tam się zagięło. Ale! Zaliczamy zadanie, prawda? No oczywiście. Gratuluję. Dziękuję. Zadanie zaliczone. A teraz chcielibyśmy przedstawić widzom i naszemu gościowi dwie dziewczynki. Elizę Szyłow i Karolinę Sławińską ze studia piosenki Beciaki w Suwałkach. Dziewczyny w tym roku jadą na festiwal do Włoch. Komplimenty, gratulacje. Chcę pogratulować dziewczynkom osobiście. Witam. Festiwal w Mariotto jest bardzo ważny. Za 2 miesiące będziecie we Włoszech, a ja będę tam prezenterem. Życzę powodzenia. Mam nadzieję, że wkrótce się zobaczymy. Do zobaczenia w Mariotto. Ecco qua, in bocca al lupo. Applauso. Vediamo Mariotto. Il gusto della vita lo sai, può cambiare se poi ad un tratto per te. Da una pietra nasce un fiore. Un fiore. Tak prezentowała się Julia Kopczyk, zeszłoroczna laureatka 1. miejsca na festiwalu w Mariotto. Zapraszamy Urszulę Zimę. Zapraszamy do nas. Pamiętam, w zeszłym roku byłaś, Julio, jedną z bohaterek festiwalu. A teraz chyba Julia przygotowała dla pana zadanie. Na czym będzie polegało? Moje zadanie będzie polegało na tym, aby prawą nogą kręcić w lewą stronę, a prawą ręką kręcić w prawą stronę. To jest strasznie trudne. Ręka w prawo, tak? Czy noga w prawo? Silaba, silaba. Noga w lewo. Silaba, in piedi. Spróbujcie teraz wy. Proszę telewidzów, żeby też spróbowali. Słyszeliśmy, że pana ulubioną piosenką jest Angeli z zeszłorocznego festiwalu w Mariotto. Teraz specjalnie dla pana zaśpiewa ją Julia, a towarzyszyć jej będzie dziecięca rewia Sylaba z Wyszkowa. Grazie. Davanti la TV in bianco e nero, i vecchi che con 5 euro in tasca si sentono padroni del mondo. Quanti ricordi dentro al loro cuore, come libri pronti da sfogliare, i vecchi uccisi dall'indifferenza di chi una volta dava il loro amore. Sono świetnie. Bella, bella canzone, complimenti.
Sylaba występuje na scenach krajowych i zagranicznych już od 22 lat. 2500 koncertów, 1000 dziewczyn, jakie przewinęły się przez zespół. Te liczby mówią same za siebie. Co w wyjazdach do Włoch sprawia Wam największą frajdę? Największą przyjemnością w wyjazdach do Włoch są dla nas koncerty z Udziem. Wolny czas spędzaliśmy zwiedzając różne miejsca, między innymi Watykan. A jak Pan wspomina pobyt Sylaby we Włoszech? Wszystko jest dobrze zorganizowane. Cieszymy się wspólnymi chwilami. Kiedy Sylaba ma trochę wolnego czasu, jeździ po Włoszech. Jednak koncerty są organizowane codziennie, a ja zwykle jestem zajęty ich przygotowaniem. I nie zawsze dysponuję czasem, ale zawsze mam zaplanowane dla nich atrakcje. Zwiedzają. Zawsze jest coś ciekawego. Zamyka pan oczy i co pan widzi? Jakie miejsce w Polsce? 2000 kilometrów dzielą nasze miejscowości Bari i Wyszków. Ale ze względu na fantastyczną współpracę z Sylabą i przyjaciółmi z telewizji polskiej, ta odległość się zmniejsza. Dzięki festiwalowi, przyjaciołom, klimat w Polsce bardzo mi się podoba. Zawsze świetnie się tu czuję. Nie jest za zimno? Nie? To skoro nie jest za zimno, to my teraz jeszcze bardziej podgrzewamy atmosferę, podnosimy poprzeczkę i mamy kolejne zadanie. Na czym będzie polegało? Nasze zadanie polega na tym, aby uczeń przeczytał ten oto tekst. To straż długa. Troska, skeska. Skrezezi, strazezi i steka. Dziewczyny, zaliczamy zadanie? Oczywiście, że zaliczamy. Dziękujemy wszystkim gościom, wspaniałej publiczności i do zobaczenia. Cześć! Cześć. La noia e il caldo infernale, ci voleva un'idea geniale. Tra gli amici e qualcosa da bere, ci piaceva l'idea di partire. Così un giorno allora ho pensato, quasi quasi andiamo in TV. Le risate, gli amici e i bagagli, e la mia vita ormai è mudù. E su, e giù, vado girando sempre più. E qui, e là, per paesi, mari e monti e città. Telecamere ormai sempre accese, e la sera pagarne le spese. Ci sta sempre qualcosa da fare, per creare un programma speciale. Gli amici, sia belli che brutti, arriviamo la sera distrutti. Ma per voi che ci state a guardare, siamo disposti a partire, a tornare. E su, e giù, vado girando sempre più. E qui, e là, per paesi, mari e monti e città. E giù vado girando sempre più. E qui, e là, per paesi, mari e monti e città. E su, e giù vado girando col mondo. E qui, e là, per paesi, mari e monti. Paesi, mari e monti.